zapraszam Cię na wirtualny spacer po historycznym Grajewie. Jeśli taka tematyka Cię interesuje, zostań ze mną. Ulica 11 listopada. W dwudziestoleciu międzywojennym doszło do wielu zmian na terenie Grajewa. Jedną z nich było utworzenie nowych obiektów i szlaków komunikacyjnych. Sejmik powiatu szczuczyńskiego notarialnie wykupił grunty na północnych obrzeżach miasta. W 1927 roku działki na tym terenie odsprzedano urzędnikom przez Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie. Było 13 prywatnych właścicieli. Walerian Zamierowski, sekretarz sejmiku szczuczyńskiego i prezes zarządu spółdzielni Pogranicze, Władysław Dębowski, komisarz ziemski na powiat szczuczyński, Bolesław Łajewski, sekretarz zarządu drogowego w Grajewie, Władysław Jankowski, naczelnik kancelarii starostwa szczuczyńskiego, Edward Hiczyński, pracownik kasy skarbowej w Grajewie, Edward Truszkowski i Władysław Borkowski, referaci starostwa szczuczyńskiego, Jan Glepiński, sekretarz Urzędu Ziemskiego w Grajewie, Stefan Lewkiewicz, Jan Szarejko, Władysław Borkowski, pracownicy starostwa szczuczyńskiego, Jan Kapelko, pracownik kontroli skarbowej, Witold Niesiobęski, pracownik naczelnika Urzędu Skarbowego oraz dr Bolesław Sienkiewicz, lekarz powiatowy w Grajewie. Początkowo działki położone były wzdłuż ulicy Miruckiej. Po krótkim czasie, w 1928 roku, jej nazwę zmieniono na ulicę właśnie 11 listopada. Był to jeden z elementów takich uroczystych obchodów dziesięciolecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Była to szeroko nagłaśniana akcja, która odbywała się na terenie całego kraju. W latach 30. ulica 11 listopada stała się ona taką ulicą reprezentacyjną, arterię komunikacyjną Grajewa. Wprawdzie nie była jego główną drogą, ale była zamieszkiwana przez najzamożniejszych i najbardziej znane osoby w mieście. Wzdłuż niej wybudowano budynki opracowane według najmodniejszych wówczas projektów architektonicznych. Dlatego zachowane budynki stanowią cenne źródło do poznania przeszłości Grajewa. Zabudowania przy ulicy 11 listopada nie były jednolite. Powstały w różnym stylu i posiadały odmienne budulce. Budynki były zarówno drewniane, jak i murowane. Budowle i położony przy nich teren był bardzo zadbany. Stanowiły one wizytówkę miasta. Najbardziej okazały był budynek zbudowany w formie pałacu i był to budynek doktora Bolesława Sienkiewicza. Ciekawym założeniem był również drewniany dom Witolda Niesiobęckiego, który po 1946 roku został przekształcony w przedszkole miejskie nr 1. Podczas okupacji sowieckiej w 1939-1941 roku nazwę ulicy zmieniono na 17 września. Jej mieszkańcy byli wówczas brutalnie szykanowani. Wśród nich znalazły się też ofiary reżimu stalinowskiego, zesłańcy w głąb Związku Radzieckiego, którzy w późniejszym czasie zostali żołnierzami polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Część mieszkańców zginęła lub została zamordowana. Podczas okupacji sowieckiej i niemieckiej w domach przy ulicy 11 listopada zakwaterowano nowych lokatorów.
Po zakończeniu okupacji niemieckiej w 1945 roku nastąpiła kolejna zmiana nazwy. Tym razem była to ulica Manifestu Lipcowego. Nazwa miała na celu upamiętnianie powstania PKWN, czyli Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W willi po doktorze Sienkiewiczu tymczasowo mieścił się gmach gimnazjum ogólnokształcącego. Podstawową przyczyną było przeznaczenie pierwotnego budynku przy ulicy Mickiewicza na radziecki szpital. W późniejszych czasach w budynku willi mieszkał m.in. Stanisław Józwa, powiatowy lekarz weterynarii, działacz polityczny i sportowy. Trzeba dodać na koniec, że do przedwojennej nazwy ulicy 11 listopada powróciło się na początku lat 90. i ulica ma nazwę do dnia dzisiejszego. I to już koniec na dziś. Jeśli ten odcinek Ci się podobał i jesteś ciekawy innych historii związanych z naszym miastem, zapraszam Cię już jutro na kolejny odcinek, w którym dowiesz się o gimnazjum imieniem Mikołaja Kopernika.